Chciałem taki złożyć wniosek, aby poinformować zarząd Dąbrowski wał. Dlatego jest teraz odkryte są wały, bo część popalone, część trawa usła, także można te wały przeglądnąć. Jakieś ubytki, jakieś, czy tam jakieś lisy porobiły jakieś otwory, czy jakieś inne rzeczy, to żeby to w jakiś sposób przeglądnąć, bo później jak zarośnie trawa, to już nikt nie znajdzie żadnych ubytków. Także bardzo proszę. Dziękuję panu. Właściwie odnośnie remontu w ujściu tego drogi, tego odcinka, tam jest rampa zjazdowa, jest zdeformowana strasznie po powodzi, te treningi jak od razu, żeby to ująć, żeby to było zrobione. I może tak samo od samej wody, żeby dać krawędniki, żeby ta woda, bo jak przyjdzie woda, to zawsze lubi zerwać te nas, żeby to już robi, jak to będzie robić, żeby to było dla bezpieczeństwa. Proszę bardzo, powiedz pan. W związku z tą podwyżką w wodzie, która tak wygrała bardzo dużo, nasłonił mi się taki wniosek, żeby, jak wiadomo, część gminy korzysta ze zdjęcia z góry, a część gminy tam korzysta z Mędrzechowa. I tu jest nieduży odcinek drogi, żeby te ujęcia, nie ujęcia, to też tę wodę połączyć po prostu, bo to tak by 1000 metrów. Jakiś koszt był duży, może nie jest w gminie i bylibyśmy zależni po prostu od tej kwoty. Moglibyśmy grać. Albo z tą stroną była konkurencyjna cena, to i będziemy jeszcze drugi wniosek. Kiedy ruszą te oczyszczalnie przydomowe? Dziękuję. Kto z panów radnych? Proszę pan Cisło. Jeszcze do tych małych wrócę, które przedstawiał wcześniej, tylko może na wyższym poziomie, bo pan dyrektor Domino nie bardzo odpowiedział na pytanie, czy są środki na wał poniżej ujścia Dunajca, dlatego że czytając prasę zadałem mu pytanie, jak był tutaj naszym gościem, nie umiał na to odpowiedzieć, czy jest tak, czy nie jest, odwoływał się do różnych relacji, a widzę, że nie jest, nie ma żadnych środków i nie ma nic nie przeznaczone, w ogóle nikt nie pojawił się na wałach, żeby zobaczył, jak te wały wyglądają, a wały wiadomo, jak wyglądają. I drugie pytanie mam, czy prac zabaw w ogóle ruszy w Dręboszowie? Czy zostanie skończony kiedykolwiek? Następne pytanie, jak przebiega program, nie jesteś sam z pomocy społecznej? To na razie. Dziękuję. Ja zgłaszam już tu na sesji taki wniosek o zabranie rowów na terenie powiatu Dąbrowy Tarnowskiej w kierunku Kłyża. Powiat Tarnów obrał po swoją granicę rowy i przepusty porobił. A od granicy powiatu w stronę drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska-Żelichów, tam jest odcinek może kilometr, co nie ma ani jednego przepustu czynnego, zarośnięte krzakami, gdzie samochody się rysują, to bo kiedyś tam bezrobotni nawet z gminy Grymbosów oczyścili z tych gałęzi te rowy, ale pozabierali co grubsze, a resztę wszystko zgnięte do rowu. Te rowy naprawdę tam są, teraz jest sucho, jest możliwość, żeby naprawdę zrobić dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Wiadomo, że jesteśmy tuż przed utworzeniem zespołu szkół w Dębuszowie. Byliśmy po robocie spotkaniu przewodniczącym, byliśmy na obiekcie. Obiekt poraża gigantomami, mogę powiedzieć. Ale cóż przeraża? Przeraża to, że nie ma w ogóle trawiastego boiska. I dzisiaj Korwin, który ja sądziłem, że będzie w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż zespołu, gdzie będzie służył uczniom tego zespołu, jest w tej lokalizacji sądzę, która była zatwierdzana, znaczy nie zatwierdzana, ale która była proponowana na gminnych gruntach. Jest to w takim oddaleniu, że wykorzystanie będą korzystać wszyscy, ale nie zespół szkół. Zdajmy sobie sprawę, że dowożąc młodzież, dzieci,
zsynchronizuje się dowozu tak, że dojedzie na konkretną godzinę lekcję i od razu wywóz. Oni muszą zaczekać, oni muszą się gdzieś zawalić. Tutaj my ich skoszarujemy na sali gimnastycznej. Młodzież gimnazjalna będzie okupować, a taki kulatek, no nie ma szans się tam przebić na sali gimnastycznej. Od kiedy wychodzi taką, duża jest. Ale jak 80 młodzieży będzie na salę, no to jest będzie trudno. I uważam tak, że wygenerowane środki, które zyskamy oszczędności przekształcania, i tak będziemy musieli wykupywać tamtą świadczące działki, aby stworzyć jakiś plac do budowy jakiegoś mini boiska. Bo panie wójtno, jest, jak zauważył, jest plac manewrowy, jest ozbrodzo szambo, ale nie ma w ogóle jakiegoś placu do gry, na jakiekolwiek boisko. I uważam, że tutaj błędem było, jak ja przynajmniej proponowałem na Woli Orlik, więc to uparło. To jest prawo demokracji, ale tutaj trzeba było drążyć temat, aby to Orlik powstał w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż zespołu. Dziękuję. Dziękuję panu Gaworowi. Kto jeszcze z panem radnych? Nie widzę, w związku z tym...